I think I smell a barbecue. Siemka, z tej strony Prosłowot, a to jest kolejny odcinek z Spyro 2 Rito's Rage Reignited Trilogy. Jak sobie pamiętacie, robiliśmy sobie poziom pod tytułem Orientalny Pałac. I teraz bierzemy się za spękane wzgórza. Ciekawe, co tym razem nas czeka. No, Spyro nie grałem, by the way. Będzie już jakoś 2 tygodnie, może więcej. Witam serdecznie, panie smoku. Słodki jesteś jak na czworonoga. Chętnie oprowadziłabym cię po naszej świątyni, ale zgraja tępych skałołupków wszystko obraca w kamień. Skąd się kojarzę tą melodyjkę? Na pewno nie z Wikingów. Dziękuję za uwolnienie mnie. W kamieniach wciąż jeszcze są uwięzione satyry. Dobra. Nie wiem, co to jest. Jak mogą wyglądać te satyry. Ale dobra. Jezu. Że wyjdą jeszcze jakieś pszczoły, czy chuj wie. Dobra. No, sprawdziłem w ogóle ile klejnotów. Pewnie 400 klejnotów. I 3 kule. Ła! Czemu, Łukasz? Ja pierdolę, ej. To już mnie dotykało prawie, nie? Ale dziwne ten. Odróżniał się strasznie. Jakbym grał w stare części. Znaczy, oryginał, to nie bym pomyślał, że to jakieś, nie wiem, kryte przejście. No w ogóle nie zauważyłem, że to był posąg. Strasznie dziwnie ułożony jest ten poziom. No jakoś tutaj mi się nie podoba. Że wiecie, że boję się, że coś pominę. Cztery na sześć. Hmm.
Szkoda, że nie mogę tego pominąć. Wspaniale być wolnym! Jeszcze tylko jeden satyr do uwolnienia! A, to są satyrzy. Jezus kochany! Dupą mnie wsiąknął chyba. Jest to coś? Dziwne, nie ma. Może ty mi pomożesz? Moja psia psiuła utknęła w tym pokoju i nie wie, gdzie jest klucz. Masz pojęcie, jak trudno znaleźć ślusarza o tej porze? Wyważ drzwi budynku. Aha. Czyżbym musiał znaleźć taką taśmę, aby się rozpędzić? Dobra, jest ostatni satyr. Teraz, kiedy już uratowałeś wszystkich satyrów ze spękanych wzgórz, możesz się udać do świątyni. Dobra. Tutaj pewnie będzie do rozpędzenia. Dobra, chodźmy tu na prawo najpierw. Ała! Czyli pewnie z tego turbo na pewno będę musiał. Au. No, ja myślałem, że może być tam 25. O, jest łowca. Zadaniami w sumie. Tu nic nie ma, tu chyba nic nie ma. Eksperymentowałem z nowym eliksirem. Chętnie bym go wypróbował, ale skałołupki znacznie mi to utrudniają. Mógłbyś mnie eskortować? Świetnie! Trzymaj te skałołupki z dala ode mnie, to zaniosę eliksir do łowcy. Pomożesz mi minąć Okej. Nie. Na razie nie. Ja muszę najpierw te skałki wyeliminować. Na razie to ja nie mam jak ich wyeliminować. O, co ci jest? Spokojnie, mówił. Zaraz przemienię twoje buty w złoto, mówił. O, cześć, Spyro. Właśnie o tobie myślałem.
Byłbym ci szalenie wdzięczny, gdybyś odnalazł alchemika. Jest mi winien przysługę. Nareszcie go przeprowadzę. Bo muszę najpierw wrogów pokonać, żeby mieć turbonapęd. Aha, chciałbyś. A ja tego skałołupka nie mogę czasami ten wjebać do lawy? Ja pierdolę. No elo. Dobra. To w sumie... Wrzucę jeszcze jednego. Au. To wypierdalaj. Tak, BTW. To ja ich nie mogę rozjebać turbonapędem. No, ochronienie alchemika może być trudne, szczerze mówiąc. Przypadkowo bym zrobiłem cięcie. Pomożesz mi minąć? Świetnie! Może być serio trudno. Zwłaszcza jak on będzie się, nie wiem, przepierdalał przez wszystkich. Wrąż sobie, oczywiście, to ma sens. Nie możesz iść normalną drogą, ty idioto. No. O, stary, moje stopy odżyły. Popilnujesz tego dla mnie? Spotkajmy się tu, kiedy nauczysz się wodzenia. Będziemy wtedy mogli skopać tyłki skałołupką. Wodzenia? Czego, kurwa? Dobra, nie wiem, o co chodzi. Kurwa. To mnie jeszcze nie było. No nie było.
Ej, ale dotarcie do tej typiary może być naprawdę trudne. Już sama ta wyskocznia mnie przeraża. Brawo, brawo Spyro. Jesteś kurwa genialny, wiesz? No tak! Musiałem sobie odgrodzić drogę tego debila. O, tu coś jeszcze jest. Nie ominęło. No to mi się przyda. Chciałbyś. Tych też bym rzucił, ale... Nie wiem, co to odpierdala w Spyro czasami. No, kurwa, brawo. Róbcie kręte te zawijasy. Nie no, jesteś mistrz po prostu. Ja pierdolę, kto wymyślił takie zjebane zadanie? Ja pierdolę. To wszystko to jest takie czułe, że to idzie się zesrać. No i co, i to się biegnie? No i już prawie przy końcu byłem, no Boże. No i tak chyba najgorszy będzie ten, żeby pozostać na tym torze w ogóle. No i mogę się... Kurwa! Kurwa, o co? Pajac! Debil, nie smok. Kurwa, debil, nie smok, mówię! Brawo. No, mówię wam, to jest takie czułe, że... Ludzie, którzy grają bez pada, na przykład jak mają wersję PC-tową, to chyba popełnili największy błąd, że w ogóle kupili wersję na PC-ta. Kurwa!
Spyro, ogarnij się. Mów do debila, żeby się ogarnął, nie? Chuja. Dziecko z Downem by bardziej posłuchało. Ostatnia próba. Czekajcie, może ja spróbuję normalną drogą? Czyli taka, która jest tutaj wymyślona. Nice, Spyro. Nice. Tylko tak dalej. A, i mogliście zrobić troszeczkę taki węższy ten most, bo przecież za łatwo jest, kurde. Zero poziomu trudności, naprawdę. Kurwa, co ja robię? Wcześniej mi się normalnie wzięło. Że nie było problemu. No, kurwa, debil pierdolony. Nie no, wcześniej to się po prostu obijałeś. Nie przepierdoliłeś, tylko się obijałeś. No super. Super, super. Właśnie to mnie wkurwia czasami w tej grze, nie? Dobra, to już mi nic nie zrobi. Ale ten kurwa. No. Czasami celowanie tym Spyro, żeby trafić tą szarżą. To jest naprawdę tragedia. No kurwa! Suśko! No idiota, no. Nie, może z drugiej strony ci przyjebać, żeby było ci lepiej, co? Nie, słuchajcie, ja zaraz odwracam, bo ja normalnie nie wytrzymam. Że rozwaliłeś dla mnie te wroty. Jestem. Myślałam, że nigdy stąd. Udało mi się za pierwszym razem, jak wyłączyłem nagrywanie. Weź ją. Dobra, dawaj tą kulę, ty jebana szmato. Ja się wkurwiać musiałem. By the way, odkryłem dopiero teraz, że pod L3 mam wykrywanie skarbu, czyli klejnotów. Tam właśnie widziałem. O Jezu, to nie tu. Tu widziałem gdzieś. O, wrócił kutas na swoje miejsce. Gdzieś w tą stronę? Aha, dobra.
sumie fajnie. Niby w drugiej części jakoś miałem mniejsze problemy, żeby znaleźć ten zaginiony kryształek jeden. To tutaj mi się przy... No, przypadkowo zrobiłem cięcia. Chłopaku, teraz zapewne czekasz na te wszystkie ochy i achy, podziękowania za pomoc i inne takie. Przykro mi, nic z tego. Siedziałam tam tylko dlatego, że lubię mieć spokój. W każdym razie, pełny kazały mi dać ci ten talizman. No i dobra. Jeszcze 75. Ile? A, tam. Ale co ja mam zrobić? O Boże. Nie. Tylko nie to. Wiecie, co oni mi każą zrobić? Każą mi się pewnie wjebać tam na tym sprincie. Ale jak? Ja nawet nie mam sensownej trasy w głowie ułożonej. Serio? Kurwa, znowu źle. O, nie jebłem się. Kurwa, było blisko. Ale no, ja mam taki plan bynajmniej. Spróbuję jeszcze raz. Czajcie, bo mnie cały czas ucho łaskocze. Jakbym, nie wiem, kutasa jeszcze z niego nie wyjął. Co? Naprawdę. Dobra. To będzie ostatnia próba. Jak nie, to ja robię cięcie. Bo naprawdę nie ma co się wkurwiać na to. No nie, no za wysoko! No za wysoko! Coś ci nie pasuje, to wypierdalaj. Dobra, słuchajcie, zaraz do was wracam. Dobra, wiecie co? Ja mam chyba lepszy sposób. Już prawie mi się to udało. No tak, pozacinaj sobie. To jest teraz najważniejsze. Nie no, klikam X, ale on nie skacze tak jak powinien. Człowieku, co ci teraz nie pasuje? Wcześniej się o to obił. Bez większych problemów. A teraz mu coś kurwa nie pasuje.
kurwa debil jebany! Umiesz skakać? X naciskam, to skaczesz, wiesz? Kurwa debilu jebany. Nie, wiecie co? Ja mam nawet lepszy pomysł. Oj nie. Dobra, słuchajcie, ja będę próbował tego sposobu, bo za pierwszym razem już byłem... No! O, włos popiście się chyba zablokowałeś. Właśnie tak to zrobiłem, tylko myślałem, że w ogóle nie zaskoczę, to już zrezygnowałem. Dobra, słuchajcie, zaraz do was wracam. Nie wiem, które to jest cięcie. Trzecie? Piąte? Piąte chyba. Zaraz do was wracam. Dobra, słuchajcie, nie udało mi się w trakcie tego nagrywania zrobić. Zrezygnowałem z tego krótszego sposobu, ponieważ jak zawsze tutaj byłem, to on się pierdolił tutaj w łeb, bo jest kurwa jebanym debilem. Jebni się tak jeszcze z 50 razy. I tak ci to na nie pomoże. Ale ja wypierdalam z tego poziomu. To był jak na razie drugi najgorszy poziom, jaki mnie spotkał. Już nawet te jebane robale. Nie wiem, jak się ten poziom nazywał. Ten poziom był na razie drugim najgorszym w grze. Pierwszy poziom najgorszy to był Zephyr. Największa patologia. Tam mi została jedna kula, ale tam potrzeba tego jakiegoś wodzenia, czy nie wiem, co to było. Bodzenia. Nie wiem, jak to się nazywało. I my co to zrobimy, jak to bodzenie będziemy mieli, więc no. Boże, ja już myślałem, że będzie szlak. Ale może ta odpań lawy będzie lepsza? Może. Tak więc następny odcinek bierzemy się za odpań lawy. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania. Na razie idźcie, do zobaczenia w następnym odcinku z Spyro 2 Riptos Rage Reignited Trilogy.